Robert Lewandowski z roli najsłynniejszego polskiego piłkarza z czasem stał się przy pomocy żony jednym z najpopularniejszych celebrytów, którego życie bezustannie obserwują miliony Polaków. Lewy lubi dzielić się z fanami ważnymi chwilami ze swojego życia, ostatnie zdjęcie jednak niespodziewanie spowodowało falę drwin. Robert Lewandowski nie bez powodu uważany jest przez miliony fanów za symbol polskiej piłki nożnej. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany sportowiec stara się godnie reprezentować nasz kraj, a swoją dodatkową działalnością oraz charakterem szybko wzbudza sympatię internautów. W ostatnim czasie, głównie dzięki aktywności w mediach swojej żony Ani, Robert Lewandowski stał się również swoistym celebrytą, którego życie internauci śledzą na równi z najpopularniejszymi ludźmi ze świata show biznesu. On sam bardzo chętnie dzieli się przemyśleniami, rodzinnymi chwilami i ważnymi momentami w swoim życiu na portalach społecznościowych, ostatnie zdjęcie jednak wywołało niespodziewaną reakcję fanów. Robert Lewandowski opublikował zimową sesję z rodziną. Ania i Robert Lewandowscy w pełni korzystają ze świątecznej przerwy i zimowej pogody. Wraz z córeczką Klarą wybrali się na zimowy spacer, z którego opublikowali oczywiście na swoich profilach na Instagramie zdjęcia. Możemy zobaczyć na nich szczęśliwych rodziców, którzy zapatrzeni są w swoją ukochaną pociechę ubraną w gruby skafander. Sielska, rodzinna atmosfera, przyjemne spacery i szalone zabawy w białym puchu mogą wydawać się wręcz idealne do panującej wszędzie świątecznej atmosfery, internauci jednak bezbłędnie potrafią wypatrzyć jeden, niepasujący szczegół, który może wywołać okropną burzę. Tym razem wszystkie oburzone i prześmiewcze komentarze dotyczyły jednego szczegółu w ubiorze piłkarza. Internauci nie mieli litości. Drwiny i wyśmiewanie urocze, rodzinne zdjęcia niespodziewanie wywołały falę drwin, której celem był Robert Lewandowski. Okazało się, że problemem internautów były buty sportowca. Wybrał się on bowiem na zabawy w śniegu w Adidasach. O proszę, w Adidaskach to chyba pan sportowiec zmarznie na tym zimnie. Może lepiej ubrać się ciepło, a nie modnie, szydzi internauta. Lewy w Adidasach, żebyś nie zmarzł. Normalnie w zimie, to się kozaki nosi albo trapery. Dobrze, że kostki chociaż zakryte, kpi kolejna osoba. Na pierwszym miejscu trzeba modnie wyglądać, potem dopiero dobrze się czuć. Dobrze, że na nogach nie ma najmodniejszych w tym roku sandałków, wyśmiewa fanka.